Krzysztof, podobno ty tam jakieś furki z Niemiec ściągasz, to rozejrzyj się tam za jakąś taką ładną bryczką, ona mają Gieszeń tylko, pamiętaj. Pozdrawiam. Pozdrawiamy, do zobaczenia. Ktoś chce radziecko klasyka? Zarebskie ogarnia. Auto pod dom. Cześć. Cześć Zarebski, jesteśmy w miejscowości Hydropark. To taka malucha wyspa w Kijowie, stolica Ukrainy. No i tak to wygląda. A no zrób wokół. Prawdziwe żelazo wokół. Świeże powietrze. Wokół rzeka. Wszystko mamy tutaj. I serdecznie zapraszamy. Czarny czy granatowy? Czarny. 6,8, 8,600, bo to 15 rok. 8,800. Jednak 8,800. No. Tak jak z tym rano, z tym Oplem. 1800, nagle 2,800. Zmyłki. Trzeba słuchać dobrze. Czekaj, bo tu tutaj Dacia na Zabrze ucieka. No i tyle. To Zabrze jeszcze cię. Honda na nowej tarczy. Halo, ja. To pan jest właścicielem. Tej żółte... żeliska czarnego. Tam takie czarne takie. A tam krap otwarł tak z dymnika. Taka historia. A tu pan kupił niezłą sztukę, powiem wam, na tym pracy są też takie rzeczy. Chyba do was coś jedzie, dla was, brać mi to. Czwartek, święto. Czwartek, 20 nie pracują firmy. No, to super. Natomiast 21 możemy jechać. Dawaj, Ciuli. Proszę uprzejmie. I to się jeszcze sprzeda? Jak i co? Luksus faktycznie musi kosztować. A to piel. Czekajcie, bo mi kolega dzwoni. Kolega wziął, mówi, że ma rolnictwo takie indywidualne. Bardzo do poziomek. Do poziomek to jest. I tutaj tymi kolcami zbiera się poziomkę. A tymi się rozszurowywuje. Szurki. Powiedzcie mi, dlaczego to jest, bo to jest... Snopowiązałka. Taka wielka? Niezłe snopki musi wiązać. Kość wafelek. Krzyszek. Ciebie bolora. No trzeba było być szybkim. Wszystko jest możliwe. Thank you.
węże na żółtych blachach. Pierony jasne. Fragment rozmowy to Skawę Majokrewczyk, które cały czas nowe zamieszanie na scenie. Proszę Państwa, dzisiaj rekordowo 20.35 w Katowicach. 4.30 rano wyjazd, idealnie pan kierowca coś pokazuje, fuck you chyba. Nie, to wciąż był, że okej. Okay. A grupa była 6-osobowa i tak nawet. Każdy coś kupił. Jedni zostali na jutro spać, bo mieli widzimisię. Tak pokochali Berlin. Luksusowo, jednak. Jak to było, to musi kosztować? Luksus musi kosztować, to prawda. Pan kierowca jest zadowolony. Z wycieczki pogoda była piękna. Aut nakupiony. Kaszel pana kierowcy, niech was nie zmyli. Przestał palić. Czekajcie, bo muszę antenę wyciszyć, bo jakieś głupoty się mi na tutaj trafiły na parkingu. Ktoś się zna? Ja się nie znam, to nie gadam. Jakieś flagi z tyłu na klapie. Ale chciu tam to parcie teraz. To jest jakiś zajebisty parking. Te 30 piękne kółeczko. Dobra, parkujemy gdziekolwiek. Czekaj, bo przejedziesz. Jako śmietnika, dziękuję.